Ten rząd będzie o tyle ważny, że znajdą w jego programie odbicie wszystkie postulaty socjalistów. To znaczy, Daszyński będzie uważał, że w programie powinny znaleźć się takie hasła jak prawa wyborcze, równość wobec prawa, prawa wyborcze dla kobiet, co jest bardzo istotne, 8-godzinny dzień pracy, ustawodawstwo socjalne, czy wreszcie reformy w związku z choćby reforma rolna, czy reforma przemysłu. W swoim przemówieniu, które wygłosi jako premier 7 listopada, obejmując 7 listopada to stanowisko, będzie prezentował ten program i pokazywał Polakom, że to jest najlepsza droga do tego, aby zbudować nowoczesne państwo oparte na ustroju demokratycznym. No i co ważne, takie państwo, które stworzy zalążek właściwego w przyszłości ustroju. Za główny cel postanowił sobie na razie te sprawy, które wymagały w pierwszym rzędzie reformy czy zmiany. Rząd działał bardzo krótko, tylko do 13 listopada, ale w tym czasie udało się dokonać bardzo wielu istotnych zmian. Mianowicie postawiono sobie za cel opanowanie kolei jako nerwu państwa ziem polskich, rozbrojenie obcych załóg, przejęcie magazynów czy zabezpieczenie tego, co zostanie po wyjściu armii okupacyjnej. Tak naprawdę jest to niespełna tydzień działania, a sukcesy tego rządu były ogromne. Mianowano komisarzy ludowych, zaprzysiężono urzędników, powstała milicja ludowa, werbowano oddziały wojskowe, czy wreszcie próbowano wprowadzić 8-godzinny dzień pracy. Dlaczego ten rząd upadł? Rząd wpisał się w ten najbardziej burzliwy okres tworzenia państwowości polskiej, bowiem 10 listopada wraca z Magdeburga Piłsudski, 11 listopada Daszyński przybywa do Warszawy i w tym samym podporządkowuje się z rządem lubelskim działaniom Piłsudskiego. Piłsudski ma świadomość tego, że Daszyński to postać znacząca, zresztą to jest to jego bliski przyjaciel. Wobec tego proponuje Daszyńskiemu, aby ten przejął funkcję premiera nowego rządu. No niestety prawica się nie zgodziła, wybrano na premiera Moraczewskiego, ale co ważne, Moraczewski był zdania, że to co zrobił przez ten tydzień działalności rząd lubelski, to rzeczy na tyle znaczące, że określił ten rząd kamieniem węgielnym w budowie demokratycznego państwa. Podobnie Piłsudski w oficjalnym liście publikowanym w prasie podziękował Daszyńskiemu za te jego zasługi, za to działanie w okresie tak bardzo krótkim, ale jakże ważnym.